Panie, Panu, siostry i bracia. Chciałbym najpierw bardzo serdecznie wyrazić wielką radość i gratulacje teraz za te wszystko, z tego, co dokonało się kilka, może kilkanaście lat temu, z wyboru patrona dla waszych szkół, z wyboru Jana Pawła II jako tego, który od tej pory jest szczególnym orędownikiem, ale też jest orędownikiem. Wiem, że to był wspólny wysiłek społeczności szkolnej, uczniów, rodziców, nauczycieli, wychowawców, ale i samorządu i duszpasterzy. Wszystkim bardzo serdecznie także gratuluję tego wyboru. Wiemy, że w takich momentach wybór jest ogromny w naszej historii, ale i w teraźniejszości nie brakuje takich wzorów osobowych i takich przykładów wspaniałych, które stanowią no właśnie powód dla wybrania, dla obrania i naszych patronów. Wasz wybór padł na największego z wielu Polaków, jak lubiliśmy mówić i nawet tak mówimy o świętym Janie Pawle II. Wielu z nas pamięta, bo że mieli okazję nawet osobiście się z nim spotkać, śledzić jego pontyfikat, zwłaszcza wsłuchiwać się w jego słowa, może nawet rzeczywiście bezpośrednio się z nim spotkać. Większość tu obecnych na pewno nie pamięta dnia wyboru kardynała Krakowskiego na stolicę Piotrową, czy też wielu ważnych wydarzeń z jego życia. Ale wszystkich łączy nas dzisiaj właśnie jego postać, jego przykład, także jego uśmiech, każde jego słowo, które kierował do nas i które ciągle zachowuje swoją aktualność. Chcę jednocześnie pogratulować wyboru dzisiejszego dnia na to spotkanie, jako daty pierwszego zjazdu szkół jego imienia na Podkarpaciu. Nie jest to dzień jego urodzin. To będzie za kilka dni, 18 maja się urodził. Ani nie jest to dzień jego imienia. Na chrzcie otrzymał imię Karol i 4 listopada, nawet jako papież, świętował swoje imię. Nie jest to także dzień wyboru na stolicę Piotrową, bo to było 16 października. Ani też nie jest to dzień liturgicznego wspomnienia 22 października, chociaż prześwięto sprawujemy właśnie według formularza z tego dnia, z tego wspomnienia. Ale z całą pewnością dzień 13 maja to data najściślej związana z Janem Pawłem II i można powiedzieć przełomowa w jego życiu, także w jego nauczaniu. Myślę o 13 maja 1981 roku, dokładnie 35 lat temu. Co wtedy stało się na placu świętego Piotra w Rzymie? Powiem to króciutko, bo na ogół znamy to wydarzenie i jego konsekwencje. Ale opowiem to jako świadek tego wydarzenia. Z Bożej opatrzności tak się stało, że byłem wtedy na placu świętego Piotra od 2 tygodni zaledwie jako student w Rzymie. Dokładnie 2 tygodnie po wylądowaniu na włoskiej ziemi i po kilku już spotkaniach z Janem Pawłem II jako Polacy. Byliśmy wtedy zaproszeni na uroczystość i 3 maja, i uroczystość świętego Stanisława 8 maja w ogrodach watykańskich. Był sposób uradowania się, okoliczność taka, sposobność, żeby się z Ojcem Świętym serdecznie przywitać. I oto dzień 13 maja, środa, dzień audiencji generalnej. Majowe dni w Rzymie są już bardzo ciepłe, by nie powiedzieć gorące. Dlatego wtedy, w całym zresztą tym letnim okresie, audiencje odbywały się na placu świętego Piotra, ale po południu. Od godziny 17 mniej więcej
rozpoczynał się te audiencje. Oczywiście wiernie prowadzili się wcześniej na placu. Było bardzo gorąco. Mniej więcej o 17 samochód z Ojcem Świętym jechał na plac i jak to i dzisiaj widzimy często, to tak też czyni papież Franciszek, Ojciec Święty zbliżał się do wiernych, samochód przemieszczał się powoli. W pewnym momencie kilka 10 minut, 20 kilka minut po 17. Wydarzyło się to, co nazywamy dzisiaj zamachem na życie Jana Pawła II. Choć w tym momencie, gdy zamachowiec próbował zabić papieża i strzelał do niego, my obecni na placu nie byliśmy tego świadomi. Zresztą sektor polski, w którym byliśmy razem z innymi pielgrzymami z Polski, był znacznie oddalony od miejsca zamachu, na przeciwległym skraju placu. Dopiero po kilku minutach, bo zauważyłem, że samochód z Ojcem Świętym szybko opuszcza plac. Wielka konsternacja, a jednocześnie niepewność, bo nikt nie potrafił powiedzieć, co się stało. Nikt nie podszedł do mikrofonu, żeby poinformować. Były domysły, niepokój, lęk. Dopiero gdzieś pół godziny po tym wydarzeniu do mikrofonu podszedł polski duszpasterz, jezuita, który odpowiadał za pielgrzymów polskich obecnych na placu i poinformował o tym, co się stało. Zapraszałem wszystkich do wielkiej modlitwy na tronie, na którym miał zasiąść za chwilę Ojciec Święty. Ustawiono duży obraz, wizerunek Matki Najświętszej, też z takich kolorowych nasion, różnych ziarenek był tworzony. I przed tym obrazem Polacy zgromadzeni na placu modlili się gdzieś do godziny 20, czekając na informacje, z kim idziemy. Wiedzieliśmy już wtedy, co się stało, ale nie wiedzieliśmy, czy Ojciec Święty żyje, a jeśli żyje, czy przeżyje. Właśnie to wydarzenie dzisiaj wspominamy. Ja wracam do tamtych wydarzeń, myślą, dzielę się tym świadectwem, ale też razem z wami, podobnie jak Ojciec Święty, chcę dziękować za cud. Za cud ocalenia papieża dla świata, dla Kościoła. To było 13 maja, a jest to dzień pierwszych objawień Matki Bożej w Fatimie. To było 99 lat temu. Za rok będziemy chodzić dokładnie setną rocznicę tych objawień. W Cova da Iria, niedaleko Fatimy w Portugalii, trójce dzieci, Lucji, Jacyncie i Franciszkowi, ukazała się piękna Pana. Ukazywała się od maja do października, przekazując orędzie, przesłanie, prośbę o pokutę, wezwanie do pokuty, do modlitwy, do przebaczenia. To było wielkie orędzie miłosierdzia. Tak naprawdę to objawienie Fatimy, jak wszystkie inne maryjne i nie tylko objawienia, to znak, że Bóg w miłości swojej jest miłosierny. Chce ratować człowieka, tego najbardziej pogubionego, grzesznego, który odpadł jakby od owczarni, który czasem jest jej wrogiem. Właśnie naprzeciw takim ludziom wychodził przez pośrednictwo Maryi. I tak też było Fatimy. To orędzie, którego początku właśnie dzisiaj wspominamy i obchodzimy, jest na wskroś orędziem miłosierdzia. Ojciec Święty natychmiast, jeszcze w dniu zamachu, gdy odzyskał przytomność, uświadomił sobie zbieżność tych dat, a nawet godzin, bo zamach na jego życie został dokonany dokładnie w godzinie, kiedy rozpoczynały się przeplatki objawienia Fatimy. Gdy trochę odzyskał siły w szpitalu w klinice Gemelli, poprosił, żeby mu dostarczono jak najwięcej informacji na temat tamtych wydarzeń w Fatimie i orędzia, które Matka Boża przekazała. Po roku już zdrowy, silny, udał się pielgrzymkę dziewczynną do Fatimy. On wiedział, że zamachowiec był profesjonalistą, można tak powiedzieć, że od tej kuli wystrzelonej przez aniołów on powinien zginąć.
ale wiedział jednocześnie, że kto inny lotem kuli kierował. Kiedy udał się do Fatimy jako prezent swego rodzaju, zaniósł Matce Bożej tę pistoletową kulę. Ona przeszła całe jego ciało. Upadła w samym samochodzie, w którym Ojciec Święty był. I tę kulę Ojciec Święty zaniósł do Fatimy. To jest ciekawy szczegół. Figura Matki Bożej czczona w Fatimie jest ukoronowana złotymi koronami. Już była ukoronowana przed tym wydarzeniem, przed zamachem na życie Ojca Świętego. I trzeba było w tej koronie znaleźć miejsce dla umieszczenia naturalne tego pocisku, tej kuli. Nie trzeba było nic robić. Żaden jubiler nie musiał wykonywać jakichś dodatkowych umocowań. W samym szczycie tej korony, w jej zwieńczeniu, było takie miejsce, jakby dokładnie przygotowane, dopasowane na ten pocisk. On do dzisiaj tam jest. Pierwszymi jadący do Fatimy stają zdumieni przed tym faktem, gdy przewodnicy o tym mówią. Tak Pan Bóg realizował swoje plany wobec swego wiernego sługi, świętego Jana Pawła II. Gdy dzisiaj gromadzimy się, my, którym On jest patronem i wzorem, pytamy się, bo mamy nie tylko prawo, ale obowiązek też tak zapytać. Czego nas uczy nasz patron? Bo to, że On się za nas tam wstawiał, Pana Boga, to, że nam wyprasza, jeśli się do Niego zwracamy, potrzebne łaski, to jest pewne. Święci także są po to, aby będąc tak blisko Bożego tronu i Bożego miłosierdzia, modlili się za nas. A jednocześnie są wzorem, czegoś nas chcą nauczyć. Pytamy siebie dzisiaj, czego tak konkretnie możemy się uczyć od Jana Pawła II. Pewnie lista odpowiedzi byłaby bardzo długa, ale chcę wskazać na trzy. Ojciec Święty uczy nas takiej bardzo podstawowej reakcji na otrzymane dobro. Wdzięczności. Słowa dziękuję. On wiedział, że to, co się stało z nim, zresztą wszystko, co w jego życiu się działo, nie jest jego zasługą. Jest darem, który otrzymał. A za dar trzeba dziękować. Więc pojechał, jak choćby wtedy po samochodzie, do Matki Bożej. I przybiegł przez nią, dziękując Bogu za opiekę, za uratowanie życia. Wdzięczność. To taka podstawowa sprawa. Słowo dziękuję. Nie narzekać. Nie zazdrościć innym, że mają może więcej. Że może im lepiej wszystko wychodzi. Ale dziękować. Umieć, tak jak Matka Boża, Bogu dziękować w hymnie Magnifica. Jan Paweł II uczy nas tej pięknej sztuki, która jest przejawem kultury serca, ewangelicznej kultury, wdzięczność. Niech to będzie cechą tych wszystkich, którzy tworzą społeczności szkół, rodzinę szkół Jana Pawła II. Miejmy dziękować sobie nawzajem, ale i Panu Bogu każdego dnia, choćby rano, dziękując za to, że nam pozwolił się obudzić i dał piękny poranek. Ojciec Święty uczy nas także zawierzenia i miłości Panu Bogu. Zauważmy, że po tym zamachu on mógł mieć jakiś kompleks, uraz, lęk przed tłumem, przed zgromadzeniami, mógł nie wiem, kazać im, żeby go ochraniali specjalnie ochraniarza, albo choćby tę kamizelkę kuloodporną zakładać. Próbowano, że tak powiem, go zmusić do tego, żeby będzie wychodził, czy wyjeżdżał gdzieś, żeby się jednak tak zabezpieczał. On wiedział, że jest w Bożych rękach, zaufał Panu, zaufał Matce Najświętszej i nigdy się nie zawierze. Zawierzenie. To jest piękna cecha człowieka wierzącego. W tym przejawia się też nasz kult, nasza cześć do Matki Bożej, bo ona dla nas jest wzorem takiego zaufania Panu Bogu. Jan Paweł II jest mistrzem zawierzenia, zaufania. Jeśli ufam człowiek, znamy tę modlitwę i często ją powtarzamy, uczymy się tej postawy, zaufania. Pan Bóg pragnie dla nas tylko dobra. Czasem prowadzi nas do Niego przez trudne doświadczenie. Właśnie wtedy potrzeba tej wielkiej ufności. I wreszcie uczy nas Jan Paweł II trudnej sztuki przebaczania.
Już wtedy po odzyskaniu przytomności, bo Józef wypowiedział słowa przebaczenia dla tego, który do niego strzelał, a on go nazwał bratem. Wybaczam mojemu bratu. On jeszcze nie wiedział, kto to był. Ale już wtedy stać go było na ten gest, słowo przebaczenia. Potem, gdy się z nim spotkał w więzieniu, długo z nim rozmawiał, bratem go nazywał. Owszem, Babcza nie powiedział mu całej prawdy. Mataczył, kręcił, zmieniał zeznania. Jedno chciał wiedzieć, ojcze. Dlaczego ty żyjesz? Bo jedno z pierwszych jego pytań, nie miałeś prawa przeżyć tego sama. Co się stało? I chciał, jak mu papież mówił o Matce Bożej Zmartwychwstałej, on chciał wiedzieć więcej o tym wydarzeniu. A to był piękny gest pojednania, przebaczenia. A to jest zawsze przejaw miłosierdzia. I w tym Jan Paweł II, wielki apostoł miłosierdzia, jest dla nas wzorem, przykładem. Dzisiaj módlmy się o to, byśmy coś z tego dostali, z tego miłosierdzia, z tego zaufania, z tej wdzięczności przejęli się. To będzie najpiękniejszy pomnik, jaki będziemy stawiać temu papieżowi. To będzie nasza najpiękniejsza odpowiedź na ten przywilej, jaki otrzymaliśmy, czyli patrona świętego papieża. Prośmy go, by nam wypraszał potrzebne łaski. Uczniom, jako nauczycielom, wychowawcom, duszpasterzom, rodzicom, działaczom, że są wśród nas tutaj samorządowcy z panem marszałkiem i inni przedstawiciele samorządów lokalnych. Wszyscy potrzebujemy właśnie tych przejawów miłosierdzia. Niech święty Jan Paweł II, którego chcemy nazywać nawet patronem Polski, niech nam wyprasza takie łaski. Amen.